dochowanie tych wszystkich wytycznych i regulacji nie jest wszędzie możliwe, w związku z czym te wytyczne i regulacje pozostają w sprzeczności z tym, że od 1 września wszyscy ruszamy do szkoły. Pomysł, o czym warto powiedzieć naszych dyrektorów, był taki, aby w tym pierwszym czasie, do momentu, kiedy będziemy mogli poczynić jakieś obserwacje, odnieść się do tego, co dzieje się w kraju, żeby do szkół poszli w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-4. To bardzo ważne, żeby pierwszacy, czyli ci, którzy idą do szkoły po raz pierwszy, mogli już z tą swoją nową społecznością się zżyć. To samo dotyczy uczniów chociażby klas 4, gdzie zmienia się wychowawca i wskakują już trochę na inny poziom. Natomiast klasy 5-8 miałyby chodzić w takim systemie tygodniowym, zmianowym. Co bardzo ważne, w tym systemie przewidzieliśmy, że nauczyciel, jeżeli będzie to ten tryb zdalny akurat w danym tygodniu dla danej klasy, będzie te lekcje prowadził nie od siebie z domu, jak to było w początkach pandemii, ale z danej konkretnej szkoły. Na takie rozwiązanie nie było przyzwolenia, w związku z czym musimy w tych trudnych realiach, także powierzchniowych niektórych placówek, bo to dotyczy chociażby szkoły podstawowej nr 9, szkoły podstawowej nr 1, szkoły podstawowej nr 7, piątki, jedenastki, czyli tych wszystkich placówek, gdzie uczęszcza największa ilość dzieci, właściwie można powiedzieć, że nie dotyczy to, albo w największym stopniu nie dotyczy to szkoły podstawowej nr 2 i szkoły podstawowej nr 14, zaledwie 2 z 10 ostrowskich szkół. Każdy z ostrowskich nauczycieli, pracowników ostrowskich placówek oświatowych otrzymał taki indywidualny pakiet 5 maseczek wielorazowego użytku. W szkołach i przedszkolach i w żłobku są rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe w tych najbardziej newralgicznych punktach, kiedy być może będzie trzeba coś zrobić szybko, spontanicznie, zabezpieczyć się lub kogoś zabezpieczyć, tak? Są jednorazowe rękawiczki, są, mówię o tych gumowych, są jednorazowe rękawiczki zrywki w tych takich mniej newralgicznych punktach, są płyny dezynfekcyjne. Nie dalej jak dzisiaj rozpoczęliśmy dystrybucję, o ile dobrze pamiętam, powyżej 11 100 bodajże maseczek przekazanych przez wojewodę, tym samym 3100 litrów płynu dezynfekcyjnego. Poza tym zebraliśmy w tych ostatnich tygodniach zapotrzebowanie takie indywidualne każdej z placówek, niezależnie od tych liczb, o których dzisiaj mówiłem, i każda ze szkół w najbliższych dniach zostanie wyposażona w te wszystkie niezbędne. Idea jest taka, żeby w każdej z placówek był zapas tych najniezbędniejszych środków na 2 miesiące do przodu.